Poza tym stała się rzecz gorsza. POW, tajna organizacja wojskowa, która powstała jeszcze za czasów rosyjskich, zorganizowała się potajemnie na nowo. Przy pomocy różnych sportowych i gimnastycznych związków młodzieżowych, studenckich i szkolnych, i oddała się bezwarunkowo do dyspozycji dość znanego brygadiera Józefa Piłsudskiego. Ten niepozbawiony zdolności, osobiście niewątpliwie dzielny, lecz niekarny i od poważnej wiedzy daleki wojskowy dyletant i demagog, wywiera wprost hipnotyzujący wpływ na bliskie mu koła i wywodzące się z nich organizacje. I jako twórca legionów podziwiany i czczony jest jak narodowy święty.